Dzień dobry w kolejnym dniu vlogmasu! Ui, kto się cieszy? Ja się cieszę bardzo. Słuchajcie, dzisiaj mamy za zadanie w pierwszej kolejności, bo teraz jestem z małym, więc nic za bardzo nie zrobię. Powystawiam rzeczy na Vinted Mikołaja zeszłoroczne świąteczne. Także w opisie macie linka co i jak. Zaraz wam pokażę co mam i tak strasznie żałuję, że już jest do tego za duży. Chociaż jeden sweterek z H&M-u na 68 jeszcze wchodzi, więc szałpał. Dobra, ale idziemy to przynieść. Mikołaj się tutaj bawi, oczywiście kremami mamy, bo to jest najfajniejsze i najciekawsze. A ja idę po te wszystkie rzeczy. Drzwi są za mną chyba, co? A, no tak, dobra, Jezus. Dobra, idę, zaraz wracam, synu. Dobra, mam. Zobaczcie jakie cuda. To w ogóle był sweterek, no 68, był taki maleńki. Wszyscy mieliśmy w nim sesję świąteczną, bo mamy z Krzysiem identyczne, a młodemu muszę kupować z roku na rok nowy. Kolejny sztosowy. Masę tego mam. O, następny, on jest taki mega milusi. Co tu jeszcze jest? Mamy też strój Mikołaja. Mamy też, mam taki sweterek, on jest aktualnie też w H&M-ie, jeżeli potrzebujecie większy rozmiar, no ale ja tu mam wszystko maleńkie, takie koszule i tak dalej. Taką koszulę Mikołaj mam, ma teraz nową, tutaj takie zestawy, także robię temu zdjęcia i na Vinted pojawią się właśnie dzisiaj, więc tym się zajmę. Nagrywaliśmy rolkę na Insta i bałagan jest pokropecny. Kto idzie za mną? Ja już kumam powiedzenie trzymanie się za spódnicę mamy, nie? Totalnie, totalnie je kumam. Bo dzieci tak się trzymają aktualnie za gacie, za leginsy. O, cały czas pod... No nie brzmi, pod leginsami mamy, nie? Ale przy spódnicy... Co ty znowu znalazłeś, kochanie? Łobuzie. Miki? Ała. To jest ała, tak. To jest mamusi do odpalania świeczek. Okej. Okay. Co ty powiesz, Miki, na otwarcie kalendarza adwentowego? Idziemy otworzyć, może będzie tam jakaś fajna zabawka, którą Miki się zajmie, tak? Otwieramy dzisiaj trójeczkę. Dobra, szukamy trójeczki. Mikuniu, Mikuniu. Trzy. Mama nie widzi w ogóle. W ogóle nie ma takich niskich liczb. Co chcesz? Co chcesz, tak? Dobra, to ściągamy. Mikołaj wybiera sobie prezenty. Numerki, wiecie, są dla lamerów. Jak na przykład dla mamy i taty. O, przyjechał nam kurier. Już, już, już. Mikołaj, na chwilę zostaniesz tutaj. Ups. Tu ci dam. Co to piesek robi? Tu ci daje? Tu ci daje, bo już idzie do kuriera. Okej. Lidl. Powiem wam, że zamówiłam świąteczne ubrania z Lidla i to jest czwarta paczka. Już mama idzie. Zamówiłam ubrania świąteczne z Lidla i to jest czwarta paczka, która mi przychodzi. Czwarta, podzielona jest na cztery. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek ten Lidl w całości dotrze. Nie wiem, jak im się to opłaca. Chodź, idziemy otworzyć paczkę, tak? Ależ tu się dużo dzieje. Idziemy otworzyć prezent. Tata będzie się trzymać numerków. Miki niekoniecznie. Proszę. Hop. Hop. Chodź tu. No chodź, tu będziemy otwierać. Chodź. Tam jest na pewno coś fajnego. Hopa. No i chodź, otwieramy. Co to jest? Tam jest coś puchatego, zobacz!
tam jest takiego puchatego? No, patrz, Miziu, Miziu. Co tam jest? Otworzyć, dobra. O, ja cię! To jest chomiczek i patrz, co on umie. Halo, halo? Halo, halo, Mikołaj? On mówi? Z rezerwą podchodzimy. Halo, halo? Ha, ha, ha? Kocham cię. Kocham cię. A no, kocham cię. Okej, okay, chomik nie kocha nikogo. Teraz. Przytulisz? Trzymaj. Ja. On mówi? Nie wolno płakać. O Jezu! Oj. Nie bój się! Wyłączymy chomiczka! Już nie było. Teraz możemy zrobić głasku, głasku chomiczkowi. Dobry chomiczek. Chomiczek mówi, wiesz? Tak. Patrz, jaki jest milutki. Wolisz auto? Woli auto. Czyli wiecie, że to jest nietrafiony prezent? Absolutnie. Pokażemy chomika Daleniowi. Chodź tu, Dalenios. Zobacz. To. O. Co Dalenios zrobi? Oj. Oj! Oj! Podchodzisz do niego jak... Czyli wiem, że już prawdopodobnie u nas w domu chomiczków nie będzie. Halo? Dalenios to sobie. Cześć, Dalenios! Hał, hał? Oj! O Jezu! O matko! Wściekły chomik! Chomik mi się wściekł! Ja mam większy łbaw. Ja mam większy łbaw. O Jezu. To będzie mój kolega. To mój kolega. Myśli, mówi to samo co ja. Myśli, mówi to samo co ja. No, idealny prezent. Prezent. A! Znalazłam fufla. Znalazłam fufla. Mua. Mua. O, nawet całuję. Całuję. A. Okej, mogę tak długo. On też. Co tu? Jestem sobie mały chomik. Sobie mały chomik. Tra-la-la-la-la-la-la. Tra-la-la-la-la-la-la. Śpiewa? Śpiewa. Dobra, chomik jak słyszy psy, to się wścieka. Co się dzisiaj dzieje? Rany boskie. Muszę iść na dół, bo one strasznie szczekają. Coś. Alita! Dobra, idę zobaczyć, co robi Alita, bo tam aż się niepokoje normalnie, co się dzieje. Zawsze jest najwięcej wszystkiego, jak jestem sama z psem. Alita, co ty robisz? Co ci się robi? Co jest? Alita, uspokój się. Weź Goldena mówili, fajnie będzie mówili. No. Wy się nawzajem nakręcacie. Zeszłam, jest cisza, nie? Oszaleję z wami w dwójkę. I będę taka oszalana tutaj stała. Naprawdę. Mikołaj, ty też normalnie nie wiedziałeś, co się dzieje? Mikołaj chyba chce iść spać. Chcesz iść, a? A może się napijemy, co?
Mama też by się napiła, ale wodę nam wyłączyli. Znaczy, w sensie nie, że nie zapłaciliśmy rachunku, tylko po prostu jakieś znowu tam katastrofy są wodociągowe i nie ma wody. Idę poszlupać za wodą, bo po prostu zaraz uschnę. Dobra, już tylko jestem sama z synem, jakby mógł pan po prostu zatrąbić, to wtedy wyjdę, dobra? Dobra, to schodzę. Jezus, co za dzień. Przed mi prezent dla Krzysia, także pakujemy, tak, tacie? Gdzie ja dam papier? Na dole. Jezus Maria, co ja się nagonię dzisiaj? Jezu. Jest mi za ciepło w tej bluzie. Tobie też, Mikołaj? No trochę nam za ciepło. Mikołaj zasnął, wykończony swoim, jak to się nazywa, chomikiem. Więc teraz przyszedł czas na nas. Otwieramy trójeczkę. Ja już widzę trójkę u samej góry. Więc przejmuję kamerę. Trójeczkę. Coś miękkiego, coś mięciutkiego. Teraz zobaczymy, co to. Prezent, który pakował Mikołaj. Pakował Mikołaj? No, ja. Tasiemki przyklejał. Ja. Wyciągał, dzielił. No co ty. Nie widziałem, nie oglądałem. Tak, Krzyś ma zakaz oglądania jednego z vlogów. Skarpetyczki. Zawsze mi brakuje skarpetek, także dla mnie skarpetki to jest cudo na prezent. A jeszcze są w ciastka chyba. Tak, no święta są, kochanie, więc wydrzesz pewnie ten miesiąc te wszystkie skarpetki. Dziękuję. Proszę. Teraz przyszedł czas na Martusię. Czyli jeszcze do tego prezentu miał być ten, który mi przyszedł. Więc generalnie do tych skarpetów. Ale przecież... Naprawdę, czy się tam czegoś nie blokuje? Nie? Blokuje. To jest 3, 4. To jest 10? Aciu, nie dostaniesz dzisiaj. 10. Tu, znalazłam tą 10. Ja ją właśnie stąd zabrałem, bo no myślałem, że to jest śmieć, ale dobra. Dobra, trójeczka. Czas na trójkę dla Martusi. Szukam trójki, trójka, tu piątka, trójka duża. Ale ty dużo takich prezentów dawałeś w jednym. Jeden prezent, jeden... A to jest jeden i ten sam prezent. Tak. Gąbki. Dziękuję. I cukierki. Szczerze mi głupio. Czemu ci głupio? Wiesz, że mi było głupio w zeszłym roku? To teraz mi odbijasz. Tak. Ja jeszcze mam taką propozycję, bo wiem, że 17 jest bardzo daleko. No. Ale trzeba sprawdzić, czy to pasuje. Więc możesz dzisiaj otworzyć 17. Jej? Bo ona tam wypycha to pudełko strasznie. To jest to? To jest to, bo chcę wiedzieć, czy ci to będzie odpowiadać, bo jak nie, to muszę to zwrócić. A tam nie ma dużo czasu. Co to za duże coś? O, jakie słodkie! To jest taka sukienka? To jest piżama. Ale sztos! Z kapturem. Taka długa. Tylko musiałabyś przymierzyć, czy jest okej. Okay. Możesz na siebie ubrać teraz, bo to już będziemy wiedzieć. I to, a Mikołaj tak się na to czaił. Mama mu to otworzyła. O, już ją kocham. Ale nie jest za duża? No to takie rzeczy. Właśnie dobrze, wiem, że są chciałem, duże. Żebyś miała większą. Super. I ma kieszenie. No. Ale po kąpieli to jest takie jakby ręcznikowe, więc wydaje mi się, że będzie fajne. Będziesz mnie w tym brał. Będę cię w tym brał. Sztos! No i to są małe prezenty? Ale to jest jeden z największych, więc ale musiałem wiedzieć, bo chodzi o zwrot. Nice, zajebiste, dziękuję. Wziąć ci większy rozmiar, bo zobacz, wiedziałem, że... Zobaczysz, że w przyszłym roku tobie znowu będzie głupio. Bo wiedziałem, że ty lubisz szersze rzeczy. Ja wiem, że ona na ciebie trochę za duża. Ja wiem, bo... To powiedz, że ja wiem, kochanie, ty jesteś taka mega szczupła. No tak, no oczywiście. No. Nie, to jest sztos. Jest taka fajne, tak? Przyjemne? A rewelacja. Przyjemniejsze będzie, jak nie będę miała nic na sobie. Ale mega. Zajebiste. Dziękuję. To się cieszę bardzo. Dzięki.
dzisiaj w tym śpię. Dobrze. No i dobrze, że L. To jest L? L? Chyba L. No. No bo ja wziąłem duże, bo myślałem, że... Ja wszystkie piżamy, że będziesz L-ki. Chciała właśnie takie luźne, no nie? Tak. Ja M-ki zamawiam wtedy, jak piżamy biorę z działu męskiego. Zrobię, że ci będzie głupio tutaj. Jeszcze za chwilę będę kleić. Dokleja, zobacz. Ale nie wymyślaj, no przecież w zeszłym roku ja cię w ogóle nie zrobiłem. A ciul, masz, otwórz to. Nie chcę teraz. Ale to nie chodziło. To nie chodzi o to, że to musi być jakoś równowarte, bo. Chodzi tylko o. Dobra, otworzę, proszę. Ale to nie o to chodziło. Wiesz, o to. A ty. Popatrz wszystkim i... No właśnie. Wygrywam to starcie. Chociaż to miało być dopiero 17, no ale wiecie. Szybko, mam zbitą szybkę. Wiem. Trzy nawet, to by to dla ciebie też jakaś? Nie. Trzy dla mnie? Tak. Trzy. Jeszcze tam coś jest. No bo jest jeszcze... Czyściki. A nie. Na aparat? Tak. Zajebiście, tego mi bardzo brakowało. To jest coś, czego mi bardzo brakowało. Dziękuję. Proszę. Jesteśmy kwita? A głupia ci? Nie, to tak nie ma. My sobie żartujemy, żeby nie było. Dziękuję. To. To widzimy się już jutro w następnym Vlogmasie. Nie zapominajcie o Instagramie, gdzie Martusia dodaje dla was zadania świąteczne, tak. Taki kalendarz adwentowy dla was. I super, że oznaczacie, niesamowicie. Tak. Oglądamy to wszystko, jest nam mega miło i w ogóle to są niesamowite. Jak jeśli coś powiecie na tym story, to po prostu wszyscy siedzimy w trójkę i tak patrzymy, nie? Nawet psiusze patrzą. Tak. Także dziękujemy wam bardzo, no i widzimy się na Insta.